czyli Państwo zobaczą, prawie jak w nocy, gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro, kończy ta ekstra. Tak. Burza w Polsce, rzeczywiście. Burza w Polsce. Tak jak mówili, tak jest. Burza w Polsce. Burza w Polsce. A już się przejaśnia. Ojciec Święty wyraził wdzięczność za gościnność, współpracę i ciepło, jakiego doświadczył w czasie swojej pielgrzymki. Burza w Polsce. O problemach i wyzwaniach stojących przed całą Ameryką Łacińską. Burza w Polsce. Burza w Polsce. Ale doświadcza również problemów społecznych i ekonomicznych. Radio. Aby przyczynić się do ich rozwiązania, Kościół jest zaangażowany i mobilizuje duchowe oraz moralne siły swojej wspólnoty, współpracując ze wszystkimi zdrowymi sektorami społeczeństwa. Papież nawiązał także do wyzwań stojących przed ewangelizacją. W obliku wielkich wyzwań, jakie stoją przed ewangelizacją, zachęciłem, by zwrócić się do Chrystusa Pana, prosząc o łaskę, która zbawia i która daje siłę do zaangażowania się w chrześcijańskie świadectwo głoszenia Słowa Bożego, aby wyraźna religijność tych ludów zawsze mogła być wiernym świadectwem Ewangelii. Na zakończenie Ojciec Święty zawierzył owoce tej niezapomnianej podróży apostolskiej matczynemu wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny, którą cała Ameryka Łacińska czci w wizerunku swojej patronki. Zakopat potwierdziła, że występuje z Warszawy. Pojawiają się też pierwsze spekulacje, kto jeszcze może być wyborczy. Radio Koncit. Ewa Kopacz odwiedziła dziś Tarnów i zdradziła swoje wyborcze plany. Będzie startować z Warszawy. Proszę Państwa, zobaczą, burza minęła w Polsce, ale jeszcze leje. Dalsze miejsca na stołecznej liście Platformy Obywatelskiej mogą zająć m.in. wiceszef MSZ-u Rafał Trzaskowski lub Tomasz Siemoniak. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej Radio znaleźć się też na pierwszym miejscu w Wałbrzychu. Tak. Z kolei szef MSZ-u Grzegorz Schetyna ma otwierać listę w Legnicy, a lokomotywą w Łodzi ma być Cezary Grabarczyk. W Platformie wciąż nie zapadła decyzja, czy na jedynkach listy znajdą się bohaterowie afery podsłuchowej. Radosław Sikorski, Andrzej Biernat czy Włodzimierz Karpiński. Tak. Wiem, że same te osoby zastanawiają się nad tym, czy wystartować, czy nie. Więc moim przekonaniem jest jeszcze naprawdę za wcześnie o tym, żeby to roztrząsać. Wiele wskazuje na to, że Platforma będzie chciała postawić na rozpoznawalnych samorządowców. Platforma Obywatelska z pewnością znajduje się w pewnej defensywie politycznej i się nie jest do pewnego stopnia krokiem zrozumiałym, akceptowalnym z punktu widzenia pewnej politycznej racjonalności. Struktury regionalne mają czas do końca lipca na przygotowanie i przyjęcie list wyborczych. Rada Krajowa Platforma w kodeksie 37, w Rzymie 38. A w Bolonii 48. Obrona cywilna ogłosiła dla 23 włoskich miast czerwony alert. Oznacza to, że tak wysokie temperatury mogą być szkodliwe nawet dla osób nieskarżących się na zdrowie i młodych. Pogoda. Wieczorem i w nocy wciąż będzie burzowo, zwłaszcza na wschodzie i południu kraju i już chłodniej. Na północy do 15 stopni, 16 w centrum, 20 na południu. W ciągu dnia odpoczniemy od upałów, zapowiada się ładny i ciepły dzień, ale gdzieniegdzie, zwłaszcza na północy i południu, może pojawić się deszcz. 18-19 stopni będzie na Pomorzu i na Mazurach, 22-23 w centrum kraju, do 26 na południu. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Jarosław Gowin, lider Polski Razem, wystartuje w Krakowie, z kolei Zbigniew Ziobro, prezes Solidarnej Polski, prawie na pewno znajdzie się na liście w jednym z okręgów od Krakowa. To najlepsze. Do Sołatu i Prawa i Sprawiedliwości mogą startować również Adam Gielon, Paweł Kowal, Konstanty Radziwiłł.
I autorką kryminałów i jest również, nie będziemy tego ukrywać, moją, można powiedzieć, byłą profesorką ze studiów w ogóle. Nie tylko byłam profesorką, ale też nie należną przyjaciółką i współlokatorką. Tak, nie będziemy tego ukrywać. Mamy przeszłość wspólną. Bardzo się cieszę, że się spotykamy przy okazji rozmowy o twojej nowej książce, o twoim nowym kryminale, który właśnie się okazał zatytułowanym Wszyscy ludzie przez cały czas. Bo przypominam sobie nasze stare dobre czasy, kiedy mówiłaś, że coś pisze. Mówiłam, że aplikacja namawiania się kończyła. To były rzeczywiście te stare dobre czasy, kiedy uczyłam na uniwersytecie, kiedy zajmowałam się tylko archeologią. Oczywiście w wolnych chwilach zajmowałam Anię opowieściami o tym, jakim to bardzo chciała napisać kryminał. Ale tak tego słuchała, kiwała głową, czasami nie kiwała. Przecież miałam zapytanie, nie kiwała. I rzeczywiście tak to wyglądało. Kiedyś zaczęłam dopiero dużo później. Zaczęłaś od pisania o troli, bo jesteś, którym jesteś członkinią, członkinią archeolożką, a członkinią archeolożką, no nie chciałabym tutaj akurat używać się rodzajemańskiego od tego. Więc powiem tak, nadal jesteś częścią ekipy trojańskiej. Tak, nadal jestem częścią ekipy trojańskiej, ale teraz już nie wykopaliskowo, ponieważ wykopaliska są zasadniczo zapękane przynajmniej na obecnym etapie. W tej chwili musimy wyprodukować publikację, czyli cały ten materiał, wszystkie te rzeczy, które wykonaliśmy, opublikować. I po prostu jeszcze innych, bo fantastycznie, że archeolodzy z Troi wiedzą, co wykopali, ale nikt oprócz nas tego nie wie. Musimy po prostu stworzyć tylko kilka książek. I tym się w tej chwili zajmuję. Oprócz pisania książek kryminalnych. I właśnie chciałam zapytać, czy są elementy kryminalne w tych publikacjach naukowych? Na razie nie. Ale jeżeli ktoś kogoś za coś zamarzuje, to nie będzie. Nie, nie mamy. W Troi nie ma żadnego kończyka. Nie ma żadnych szkieletów ze śladami zbrodni. Także niestety, jestem przepraszam, jako autorka kryminałów, muszę powiedzieć nie. Która jako archeolog zajmuje się ceramiką. Archeolodzy uważają, że no nie tak się może zwrócić na archeologię, a nie archeologię, to bardzo się odnoszą. Skąd ta nota do pisania kryminałów? Czy to może właśnie z tego powodu, że to nie jest? Też, ale też między innymi z tego powodu, że w archeologii, proszę Państwa, to chyba jest tak, jak w kręceniu filmu. Długo, długo nie dzieje się nic, potem jest akcja, potem znowu długo. To naprawdę jest nudny zawód. Zresztą, co się uważa, nie polega to na lataniu stajczanym skórzanej kurzu. Budował jego, wcale nie ma. Nie wiadomo kto. Polega to na bardzo nazwanej pracy, która jest męcząca, wyczerpująca fizycznie, czasami też wyczerpująca psychicznie, ponieważ pisanie, otworzenie 150 wartych sferami podczas poprzednich sezonów. To jest poważna sprawa. To co? Nie wiadomo, gdzie są ciała tych. No to w jakim kraju my żyjemy? No to na czymś się patrzy na pewno zbrodnia na wykopalisko. Którą jak dotąd jeszcze nie popełniłaś, ale którą już nie miałam ochotę. Czy twój bohater główny, Maria Idl, jest takim właśnie alter ego? Mam z tym porachunki? Tak. No, Maria jest czymś, czym ja bym bardzo chętnie została, gdybym nie była wychowana w społeczeństwie obecnym, gdybym nie była skrępowana tą ilością, tą wielką masą społecznych nakazów i zakazów. Maria to jest czymś takim, czym każdy archeolog czasami chciałby być, zwłaszcza po całym dniu ciężkiej pracy w 40-stopniowym upale, kiedy okazuje się, że piwo też jest ciepłe pod koniec dnia, a na przykład skończyła się już woda i nie można się wykąpać. Ale Maria jest też antropologiem. Maria jest głównie antropologiem, on pracuje z archeologami, służy im pomocą, ponieważ Maria jest zaproszona na wykopalisko, na których znaleziono szkielet, bądź szkielety. To się dzieje rzeczywistości. Antropolog nie jest całą częścią ekipy archeologicznej, jest zaproszony wtedy, kiedy kopana jest mandarzówka, bądź kiedy nagle odkrywa się jakąś sytuację, kiedy jest szkielet, to się dzwoni po antropologa, mówi przyjeżdżaj, i tak się to wygląda, i Maria jest taką osobą,
Tak, zresztą podczas umożliwia mi wysyłanie Maria z kontynentu na kontynent, ze stanowiska na stanowisko. Gdyby on był archeologiem, to pewnie siedziałby cały czas w jednym rejonie, ponieważ archeolog zajmujący się archeologią Grecji nie może nagle pojechać do Włoch i udawać mądrego. No, tak nie ma tego. Tutaj obowiązuje ścisła specjalizacja. Natomiast antropolog jest niezaistotny, ponieważ kiedy to homo sapiens, to pewnie się nie różni między sobą. Ale to właśnie dlatego, że możesz go wysyłać w różne miejsce z antropologiem, a nie archeologiem. Chciałam, żeby oni nie mogli ze sobą wchodzić w konflikty, chciałam, żeby mogli ze sobą, żeby mogli sobie wyjaśnić, żeby mogli myśleć i pracować ze sobą, żeby to byli jedni antropolodzy, a nie grali do jednej branży, a to sami archeolog. Natomiast Mario i archeolog czasami są w konflikcie, czasami nie są. Stwarza bardzo ciekawe, popularne. No to jest pewnie częściowo odpowiedź na pytanie, które miałam przygotowane dla siebie. Jak się konstruuje postać, która faktycznie w przyrodzie nie występuje? Ciekawi mnie proces powstawania takiej postaci. Jak go wyposażyłaś w cechy osobowościowe? Czym się kierowałaś? To jest w ogóle proces i to nie tylko o Marii, tylko w ogóle o wszystkich bohaterach moich wszystkich powieści. To rzeczywiście jest proces i ja do tego się zabieram na samym początku pisania powieści. Na Marię już istnieje, bo Maria stworzyła raz. On się pojawia w różnych powieściach. Natomiast a to Maria, na każdą powieść trzeba zamienić kilkunastoma bohaterami i oczywiście oni powinni być z krwi i kości w miarę oczywiście możliwości. Ja robię to, ja mam taki swój sposób na to, który nie wiem jak powszechnie jest stosowany, natomiast ja mam taki zwyczaj, że zaczynam od imion. I te imiona i nazwiska wyszukuję sobie w internecie, szukam zawsze imion nazwisk danego kraju, w którym dzieje się akcja, bądź też danej narodowości, która ma być osoba. Jakiegoś takiego mienia i nazwiska, które coś we mnie ludzi jakiś, podoba mi się, bądź po prostu wydaje mi się interesujące. Wpisuję sobie te imiona i nazwiska. Wpisuję sobie listę bohaterów, wiem na przykład jak młoda osoba, stara osoba, to jest profesorka, to jest studentka, to jest ktoś tam, prawda? I później zastanawiam się, kim te osoby są. Najpierw próbuję charakteryzować je fizycznie. Mam założony w tym celu notes. To nie jest naprawdę żaden problem notes. Tam każda osoba ma swoje 14 stron i piszę sobie gruby, duży z rudą brodą na przykład, albo mała, chuda, zawsze chodzi z różowym wstecze. Kiedy już wiem, no i powiedzmy ma 50 lat, albo ma 17. Kiedy już wiem to, staram się usłyszeć tego bohatera. To jest najtrudniejsze. Ja rzeczywiście kiedyś, teraz może już mniej, bo coraz łatwiej mi to przychodzi, ale na początku robiłam z nimi wywiad, naprawdę prawdziwy wywiad. Kazałam mi na przykład bohaterom Nieborowa, pamiętam, bohaterom Głowy Nieba, kazałam powiedzieć, co oni sądzą o konferencji w Nieborowie. No i jeden mówił, że fantastyczna konferencja to taka wielka szansa, żeby się zaprezentować naukowo, a to jest no taka prowincjonalna konferencja, w ogóle przyjechałam to tylko dlatego, że nie wypadało mi odmówić. I przez tą wypowiedź poznawałam. Starałam się jakby zrozumieć, o co im chodzi w życiu, o co im chodzi, jakimi są osobami. Kiedy to już sobie wyjaśniłam, a kiedy to sobie wyjaśnię, to mam jeszcze jeden trik. Starałam się charakteryzować jedną osobę, konkretną osobę jednym zdaniem i jednym słowem. Jak to już wszystko zrobię, jak odwalę ten kawał roboty do tego 2 tygodniami czasami, ja już wiem, z kim mam do czynienia. I te osoby wtedy mogę wrzucać na każdy książki, bo ja wiem, jak oni się zachowają. Wiem na przykład, że ten, który mówił, to fantastyczna sytuacja i jestem bardzo zachwycony tą szansą wzięcia udziału w konferencji, to jest jakiś gorliwy Jezus, który będzie się podzielał w każdej sytuacji. A ten, który jest zblazowany, no będzie grał z jego profesora, który oczywiście nie może pokazać, że tylko ekscytuje, bo on musi być taki cool od początku do końca. Więc takie zabiegi bardzo mi ułatwiają życie później, bo jeżeli tego nie zrobię, parę razy nie zrobiłam, musiałam się cofnąć oczywiście do tyłu. A intrygę? Jak się konstruuje intrygę? To mi się wydaje, że nie zrobiłeś. No, to jest to, że intrygą jest zupełnie inaczej. Ja nie potrafię, ja nie należę do tych inteligentnych pisarzy, którzy potrafią taką sobie rozpisać intrygę i potem ją jeszcze rzeczywiście tak zrealizować. Ja oczywiście próbuję rozpisać tę intrygę, nie jestem dochodzę do połowy, tylko nie wiem, co będzie dalej. I kiedy już to kompletnie nie wiem, to wstawiam się do początku i zaczynam pisać. Zaczynam pisać książkę i dochodzę do jakiegoś tam miejsca i znowu nie wiem, co będzie dalej. Nie ma taki rytm pracy, że pracuję rano, kiedy moje dzieci są w szkole i w przedszkolu, a potem idę po nich. Idę na piechotę, żeby się trochę poruszyć i to jest mój moment wymyślania. Kiedy idę po
planuje to rzeczywiście na wszystko, jest na przykład załatwione różnych rachunków, bo ja wtedy jestem tak zagubiona w myślach, że nie jestem w stanie nic załatwić, ale kiedy to nie widzę, tam się pomagać. Oni teraz są na wykopaniskach, na wykopaniskach, co może być niestandardnego? Czy nie powinni zająć jakichś sąsiednich na przykład? Albo może teraz trzeba zagęścić akcję? No tak to sobie wymyślę. Oczywiście to jest tylko koszt. Tego potem się z połowy się wykreśla, drugą połowę się przepisuje, a to zostaje jeszcze zmienia kolejne. No ale trzeba mieć na to. A ile ktoś próbuje wtedy wymyślić jak tylko odpocząć? Do końca to nam się potem nie kleje. Także przyjmę po przykład zupełnie innej walki. Na przykład nie wiem, czy czytałeś Harry'ego Pottera. No, ja nie tylko czytałam Harry'ego Pottera. Ja czytałam to po angielsku. Nie dlatego, że opisuję się teraz znajomości angielskiego, bo nie chciałam czytać na polski przekład. Harry Potter to jest przypadek bardzo ciekawy, ponieważ dopiero jak się przeczyta całą historię, to wydaje się niewiarygodne. Jak inteligentnie jest to pomyślane jako serio. Czyli autorka ma łeb jak sklep, mówiąc brutalnie, chociaż to jest ubrane w jakąś powieść quasi dziecięcą, która wcale dziecięcą nie jest, bo wiąże się tym rzeczy jak Szekspira. Jakkolwiek wiem, że wielu gardzi takim Potterem, to uważam, że to inteligentnie jest to skierowane. I książkę, w której chodzi często o sprawy fundamentalne. Więc nie jestem tutaj w stanie ci poprzeć, w żaden sposób mogę się tylko z tobą zgodzić. To oczywiście jest wybitna powieść, rzeczywiście nie do końca dla dzieci. Czy też dzieci korzystają z jakiejś części, natomiast dorosły zupełnie innej części. Rzeczywiście przypomina trochę Szekspira i rzeczywiście jest niebywale inteligentnie skonstruowana. Ale ja, patrząc na to, co jest pisarka, nie wierzę, żeby John Rowling myśliła to wszystko od początku do końca. Myślę, że ona rzeczywiście niezwykle inteligentnie, bo ta kobieta rzeczywiście ma łeb na sklep. Wykorzystywała, ja wierzę, że wymyśliła to jest niekiedy przystanek po prostu, a później wykorzystywała elementy powracające, prawda? Natomiast faktem jest, że ona potrafiła to kontrolować. To jest gigantyczna ilość bohaterów, gigantyczna ilość sytuacji, która stworzyła przez siebie samą, to jest mi i sięga po takie chyba najważniejsze doświadczenia ludzkości, jak na przykład nazizm, sprzedaje to w formie przekonania o wyższości rodu czarodziejów nad rodami, nad mogolami, czyli nad ludźmi niemagicznymi. Mówi, że to jest jakaś taka grupa ludzi, która jest lepsza od innych ludzi. I zdania, które wypowiadają ci najbardziej przekonani do swojej wyższości czarodziejów, ponad zdania nazistów z II wojny światowej. Prawda, być może nawet wręcz są to zdania nazistów z II wojny światowej, bo ja posądzam John Rowling o bardzo staranny research, o bardzo staranne zbieranie materiałów do tych książek. I myślę, że ona być może wykorzystywała tutaj jakieś dokumenty. No. O to też chciałam Ciebie zapytać, bo Ty researchujesz bardzo ciekawe dziedziny nauk wszelakich, studiujesz rozkład zwłok albo jakiś cykl rozwojowy larwy, muchy, a to proste. Ale nie czepiając się, już inni też to robili. No inni też to robili, ja nie wymyślam tutaj prawa oczywiście, tylko korzystam z bardzo dobrych, bardzo interesujących publikacji, ale rzeczywiście robię staranny research po każdej pracy. No i tam przykład książki, nad którą teraz pracuję, ponieważ mam taką sytuację, że muszę szybko zeszkieletować zwłoki. To znaczy mam zwłoki, a mam mieć szkielet. No i nie chcę ich wkładać do kwasu. A ty mówisz o swojej następnej książce. O wszystkich, które w tej chwili piszę. Nie chcę ich wkładać do kwasu, bo mi to nie pasuje fabularnie. No nie chcę oskrobywać zwłok mięsa nożem, bo to zostawia ślady na kościach. No i co to zrobić? Zgłaszam się w tym momencie, mam przyjaciela wieloletniego i osobę, która mi pomaga przy robieniu właśnie researchu tego antropologiczno-biologicznego, to prawie Sława Wiązowskiego, dzwonię do niego, mówię, wiesz, jak potrzebujesz szkielet z tymi dziwnymi. A Wiesiek mówi, no nie wiem, to nie będzie proste, wiesz co. Chodź, napisz maila do Ani Gręza-Konert, archeozoologiem, no może ona
coś pomoże. Zapraszam. No, a wiesz co, ja tak sobie myślę, mrówki może, ale wiesz co, chrząszcze. Chrząszcze są muzea, z tego korzystają, jak mają na przykład jakieś szkielety, które muszą wyczyścić, to mają takie specjalne chrząszcze, wiesz co, podobno na eBayu można je kupić. Mówię, wiesz co, te chrząszcze z eBayu mi nie pasują, tak się przyszedł do Aniu. Aniu, mrówki to jak szybko oczyszczą szkielet? Na co Ania pisze? No, domyślam się, że masz tutaj taki problem kompozycyjny. Ja niestety robiłam tylko eksperymenty z jej nurkami, ale rozumiem, że nie chcę zamalować.